5 mitów o porno. Zapraszam na film. Przemysł porno jest zbudowany na kłamstwach. Przemysł porno to szataństwo. Dlaczego tak mówimy? Ponieważ świat porno jest przesiąknięty kłamstwami. Porno potrzebuje kłamstw i mitów, żeby się utrzymać. Jezus powiedział o szatanie: jest kłamcą i ojcem kłamstwa. Zobacz Ewangelię Jana, 8 rozdział, 44 wers. Imperium szatana jest podtrzymywane przez kłamstwa, na kłamstwach. A nowe kłamstwa przykrywają stare kłamstwa. Nie jest więc zaskoczeniem, że porno obiecuje o wiele więcej, a dostarcza o wiele mniej. Nie tylko mniej, ale prawie nic z tego, co obiecuje. A czyż nie mamy już dość bycia manipulowanymi? Reklamodawcy nas okłamują. Politycy nas okłamują. Porno także nas okłamuje. Ten świat łamie nasze serca. Ale Jezus przyszedł i Jego Królestwo uzdrawia nasze serca. Bądźmy więc wytrwali. Uwolnijmy się od każdego kłamstwa dzięki Bożej łasce. Zaczynając od oszustwa, jakim jest pornografia. Mit 1. Pornografia cię zaspokoi. Może, na krótką chwilę, na poziomie zwierzęcym, ale gorzki posmak jest nieunikniony. Szatan prezentuje przynętę, ale ukrywa haczyk. Dlaczego porno zawsze prowadzi nas w dół, w stronę wstydu i żalu? Ponieważ Bóg stworzył nas na swój obraz, dla swojej chwały. Jego wzniosłe cele wobec nas obejmują wszystko, czym jesteśmy. Tak, nawet naszą seksualność. Więc kiedy używamy Jego daru seksualności do niecnych celów, co może się stać? Kończymy rozczarowani, wyczerpani, czując, że marnujemy czas. Nie chodzi o to, że możemy wymyślić mądrzejsze sposoby korzystania z pornografii, żeby się to nam opłacało. Nie. Porno to trucizna, bez żadnej etykiety ostrzegawczej. Nie bez powodu Biblia ostrzega nas: bądź pewien, że twój grzech cię znajdzie. Księga Liczb, rozdział 32. Zacznij żyć na nowo. Odrzuć to. Mit 2. Porno jest powszechne, a nawet normalne. Więc o co całe to zamieszanie? W pewnym sensie ten mit jest prawdziwy. Porno jest wszędzie. Rzeczywiście pornografia jest jakby wizytówką naszej kultury. Może jednak powierzchowność to nie jest wystarczające mocne słowo. Potrzebujemy mocniejszego słowa, na przykład wszechobecność. Seksualne obrazy pojawiają się tu i tam, i wszędzie. Czy pornografia jest więc powszechna? Tak, ale czy to czyni ją normalną? Nie. Jest coś, co musimy zrozumieć o świecie, w którym żyjemy. Świat jest taki, jaki jest, właśnie po to, by to, co jest nienormalne, mogło się czuć normalne. Jest to świat, w którym zło nazywamy dobrem, a dobro złem. W którym ciemność stawiamy za światło, a światłość za ciemność. W którym gorycz zastąpiła słodycz. Jeśli wystarczająco dużo ludzi na tym świecie się w czymś zgadza, zaczyna się to wydawać normalne, bo zmieniamy definicję rzeczywistości, aby wspierać nasze grzeszne pragnienia. To jest szalone. I nie ma znaczenia, czy cała ludzkość przyłącza się do tej gry. Liczby nie określają prawdy. Prawdę określa Bóg. Zobacz list do Rzymian, 3 rozdział, 4 werset. Pornografia nie tylko nie jest normalna, ale jest nawet nieludzka. A już na pewno nie jest wspaniała. Ale Bóg stworzył nas, abyśmy byli wspaniali. Dlaczego mielibyśmy zadowolić się czymś tak dziwnym i przerażającym jak pornografia? Kiedy dajemy Bogu dostęp do naszej duszy, to On kształtuje w nas głębie. Pamiętajmy o wielu historiach biblijnych. Kiedyś większość ludzi, oddawając cześć innym bożkom, paliła swoje dzieci. Czy my, żyjąc wtedy, powinniśmy tak robić? Nie. To, że coś robi większość, nie oznacza, że jest to dobre. Mit 3. Porno nikogo nie krzywdzi. To niewinne odwrócenie uwagi w tym stresującym życiu. Zasługujesz na taką przerwę. Dwie myśli na temat tego mitu. Po pierwsze, to więcej niż mit. To jawne kłamstwo. Prawda jest taka, że gdziekolwiek pojawia się pornografia, tam pojawia się handel, przymus, degradacja, ludzkie nieszczęścia i niewypowiedziane cierpienia. Pornografia to współczesny handel niewolnikami.
rasowe niewolnictwo było legalne w Stanach Zjednoczonych do czasu proklamacji emancypacji w 1863 roku. Patrząc teraz wstecz na tę narodową hańbę, widzimy trzy profile ludzkie wśród chrześcijan. Pierwsi, aktywni uczestnicy. Niektórzy chrześcijanie handlowali niewolnikami. Dziś opłakujemy ich i zastanawiamy się, co oni sobie myśleli. Drugi profil chrześcijan to bierny obserwator. Ci chrześcijanie nie brali udziału, wzruszali tylko ramionami i mówili: cóż, takie rzeczy się zdarzają. Patrzymy na nich wstecz i zastanawiamy się, dlaczego nie stanęli w obronie tego, co słuszne. Po trzecie, aktywni wyzwoliciele. Ci chrześcijanie sprzeciwiali się niewolnictwu. Pracowali, modlili się, nadstawiali karku, aby uwolnić ludzi. A my dziś cieszymy się z nich i dziękujemy Bogu za nich. A teraz zastanów się, jak będą na nas patrzeć późniejsze pokolenia. Czy dziś wyzwalamy ludzi z tego motoru nieprawości i zniewolenia? Czy dzisiaj możemy pokonać tą nieszczęsną bestię? Czy możemy uwolnić mężczyzn i kobiety? Możemy, ale czy to robimy? A jeśli nasza odpowiedź brzmi nie, to przyznajmy uczciwie, że popieramy handlarzy niewolników z przeszłości. Jesteśmy po ich stronie, przyznajmy to. Ale nie idźmy w tym kierunku. Teraz jest nasz czas, nasza dana przez Boga chwila, aby stanąć jako żywy dowód na to, że Jezus jest wyzwolicielem i my również jesteśmy wyzwolicielami ze względu na Niego. Po drugie, zostaliśmy stworzeni do czegoś więcej niż łatwy i leniwy seksualizm. Kiedy jesteśmy zmęczeni, znużeni, zestresowani, odpoczynek jest dobrym pomysłem. To oczywiste. Ale zawsze pamiętajmy, że zostaliśmy stworzeni, by wytrwale walczyć z grzechami. My, chrześcijanie, jemy trud na obiad. Biblia zatrudniła nas do tego odważnego przywileju. Miej udział w cierpieniu jako dobry żołnierz Jezusa. Drugi list do Tymoteusza, 2:3. To On jest powodem, dla którego z radością idziemy dalej i dalej i dalej. Jesteśmy po Jego stronie, po stronie zwycięstwa. W międzyczasie nie użalajmy się nad sobą, tak jakby to było bardzo trudne. Jakby życie dla Jezusa było czymś, od czego można się wymigać. Nie, nie ma mowy. Jeżeli jesteś chrześcijaninem, to będziesz chciał żyć tak, jak On tego od nas wymaga. On nas kocha i jest cały dla nas. My kochamy Go i mamy żyć na wzór Jego. Cóż za przywilej. Mit 4. Porno nie ma na mnie trwałego wpływu. Mogę przestać w dowolnej chwili. Mam nad tym kontrolę. Mit ten mówi, możesz zaplanować swoje korzystanie z pornografii. Powstrzymuj się w tych momentach, kiedy musisz być najlepszy dla Chrystusa, rodziny czy czegokolwiek innego, ale potem, kiedy już nie musisz, możesz być grzeszny. Nie ma problemu. Naprawdę? Grzech jest tak łatwy? A nasza wolność jest aż tak negocjowalna? Jezus powiedział, każdy, kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu. Ewangelia według świętego Jana, 8:34. Jeśli w jakimkolwiek obszarze naszego życia doświadczamy bolesnego ucisku, tej niewoli, to jest nim często nasza seksualność. Dlaczego? Ponieważ Bóg stworzył naszą seksualność jako magnetyczną siłę pomiędzy mężem i żoną, która wciąż na nich wpływa i wciąż ich zbliża do siebie. Seks w Bożej dobroci i mądrości ma być doświadczeniem osobistej relacji męża i żony. Kiedy jednak oddajemy nasze seksualne moce jakimkolwiek grzesznym celom, odkrywamy, że nasza utrata kontroli w niewłaściwy sposób tworzy poniżającą niewolę tam, gdzie Bóg zamierzał stworzyć wolność. Mit 5. Czyż Bóg nie chce, żebyś był szczęśliwy? Zaczęliśmy ten odcinek od stwierdzenia, że pornografia jest szatańskim stekiem kłamstw. Zakończę go innym stwierdzeniem. Jesteś obrazem Boga żywego, stworzonym dla Jego chwalebnego celu. Księga Rodzaju, 1:26 do 28. Nie jesteś skazany na pornografię. Ten, który Cię stworzył, może Cię odnowić jako osobę stojącą wysoko, chodzącą w prawości, podnoszącą innych na duchu. Po co powtarzać te wszystkie upadki?
Twój łaskawy Zbawiciel oferuje Ci wolność w tym nowym życiu. Dlaczego nie chcesz z niej skorzystać? Dzisiejszy odcinek to fragment tekstu książki Reja Ortlunda, książki pod tytułem Death of Porn, czyli śmierć pornografii. Książkę można w języku angielskim niestety znaleźć na platformie Crossway. Wszystkie odcinki z tej serii to właśnie tłumaczenia krótkich tekstów, które znajdują się na platformie Crossway. Na naszym blogu są linki do tych tekstów, także zachęcam. Zachęcam do oglądnięcia całej serii. Być może ona pokaże Ci biblijne prawdy i obali trochę mitów, jakich mamy w naszym życiu, gdzie poruszamy się czasami ufając różnym nauczycielom, a oni nie zawsze głoszą to, co głosi Słowo Boże. Dlatego zachęcam, wracaj do czytania Słowa Bożego, czytaj, studiuj, dokopuj się do prawdziwego znaczenia wielu, no wszystkich fragmentów Słowa Bożego i wspieraj się dobrymi nauczycielami biblijnymi, aby ta droga, aby ta Twoja praca nie była zmarnowana. Jeżeli odcinek Ci się spodobał, zachęcam, możesz się nim podzielić. Dzisiaj wielu młodych ludzi cierpi na ten problem, na problem pornografii, uzależnienia od pornografii. Są w klatce, z której nie mogą wyjść, a tak naprawdę wyrwać z tej klatki może ich tylko Jezus Chrystus. Zachęcam, jeżeli uważasz ten odcinek za pożyteczny, podziel się być może ze swoimi znajomymi, być może udostępnij go gdzieś w social mediach, aby inni też mogli skorzystać i znaleźć wyjście, wyrwać się z niewoli, w jakiej tkwią.